Jaka może być przyczyna zaniku produkcji prądu? Rozpatrując to pytanie w dwóch jak gdyby kategoriach, częściowy zanik i całkowity zanik. Jeśli rozmawiamy tutaj o częściowym zaniku, no to możemy mieć przyczynę bardziej złożoną, uwarunkowaną od wielu czynników. Natomiast taki podstawowy, który nasuwa się, to są liczne uszkodzenia, czy czasami potrafią być nieliczne, ale takie bardzo nieprzyjemne w skutkach, to są te mikropęknięcia, o których jest często mowa na rynku. No i one będą niestety powodowały zaniki, czy no, mniejszą jak gdyby generację energii. To jest w kontekście częściowego, czy niekontrolowanego takiego zaniku. Natomiast jeśli mamy całkowity zanik, no to musimy się tutaj skupić na rzeczach typu podstawowych, jak przewody, czy nie zostały przerwane, końcówki tych przewodów, czy nie zostały niekontrolowanie rozpięte, czy już troszeczkę bardziej złożona sprawa, uszkodzone diody, tak zwane bypassowe, które znajdują się w gnieździe przełączeniowym przy module fotowoltaicznym.